Siema tu Abez, witam Cię w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś test, recenzja zestawu Mistrzowie Ognia, który znajdziecie sobie w netto. W netto za 50 zł, bez jednego grosika. Zestawik od Jorge, M33, kod produktu. Teoretycznie mają wznosić się na 40 metrów, długość 168. Nie wiem po co mi długość rakiety podana, ale okej. Kaliber 29 mm, rakiety 8. Mamy tutaj też opis efektów. Mamy cztery różne. Rakiet jest 8, więc po dwie z każdego efektu. Mamy dwie crackingowe. Tutaj mamy dwie z gwiazdkami, z migotaniem po prostu, złote, mieniące się gwiazdki. Dwie brokatowe oraz dwie z czerwonymi gwiazdkami, czyli pewnie czerwone peonie po prostu. Także 8 takich rakietek, 50 zł w netto. Jeśli chodzi o więcej informacji, tutaj partię zakupiłem dzisiaj w netto, 2023 jest. Niemniej na pewno da się znaleźć partię z zeszłego roku i tak dalej, jak to zawsze w marketach jest. Gramatura 128 gram, kategoria F2. Kod produktu znacie. Z ważnych informacji jeszcze, no to jest taka, że nie ma tutaj rurki. Nie ma tutaj do zestawiku dołączonej rureczki, więc najlepiej po prostu sobie przygotować jakąś butlę albo po prostu rurkę z innego zestawu. Ewentualnie na przykład rzymski ogień, coś takiego. Raczej sami wiecie, jak się odpala rakiety. Nie trzeba powtarzać, mam nadzieję, milion razy, że nie wbijamy ich w ziemię ani w śnieg, bo to, że czasem wam poleci, to nie oznacza, że to jest świetny sposób. Zaufajcie mi, lepiej mieć, nie wiem, całą kurtkę nieprzepaloną, fajnie mieć oczy, więc rureczka, butelka, rzymski ogień, wszystko się nada, byle nie w ziemię. Ale już nie gadam, zapraszam na inne testy z marketów i widzimy się już wieczorem przy samym odpalaniu. Chyba, jestem z powrotem. Weźmy sobie pierwszą rakietkę. Jest to efekt crackling. Ja, jak dobrze wiecie, jeśli mnie oglądacie, jeśli jesteście tutaj z doskoku i wcześniej nie oglądaliście moich filmów, to pewnie nie wiecie, ale jestem fanem cracklingu i mam nadzieję, że ta rakietka pokaże, dlaczego warto być fanem cracklingu. Odpalamy. Przed chwilą testowałem inny zestaw rakiet z marketów. Dokładnie z Kauflanda i dokładnie też za tyle samo co Mistrzowie Ognia. I jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Mam nadzieję, że z tym zestawem rakiet będzie bardzo podobnie. Spoczko crackling po tej rakiecie. Nie oczekiwałem, że efekt na niebie się utrzyma bardzo długo. Jednak no, wszyscy chyba wiemy, jak działa cracklingowy efekt. Tutaj mamy golden glitter, złote mieniące się gwiazdki. Moim zdaniem, chcąc nie chcąc, Polacy nie gęsi swój język mają, ale jeśli chodzi o efekty, no angielskie opisy brzmią lepiej. Ale to może jest jakieś moje spaczenie. Może tak, może tak. Lecimy z tymi złotymi, mieniącymi się gwiazdkami. Okej, migotanie dość duże, dość głośne, echo się ciągle niesie. Spoko. Choć nie porywa mnie. Nie ma tragedii, nie ma źle. Brokat po prostu. Brokatowy efekt zawsze spoko. Ogólnie podoba mi się, że ten zestawik Mistrzowie Ognia jest złożony z takich dość pospolitych efektów. To jest powiedzmy takie efekty, które zna każdy. Razy dwa każda rakietka. Bez żadnych udziwnień, takie podstawy. No, i brokacik mi się już naprawdę podobał.
Efekt mógłby być większy, chociaż te rakiety lecą naprawdę wysoko, więc to też jest kwestia tego. Niemniej brokatowy efekt na niebie już się chwilkę utrzymał, co mi się bardzo podoba. Gęściutki, kilka sekund na niebie był, takie dwie rakietki w zestawie na pewno na wielki plus. Na razie moim zdaniem chyba najgorsza była ta migocząca, cracklingowe, fajne, bo ten crackling był niezbyt cichy, więc to na plus. I brokat na pewno najlepszy. A teraz co zostało? Przepraszam. Teraz co zostało? Red Wave'ik. Też oczywiście w tym zestawie razy dwa, bo znajdziemy w tym zestawie cztery efekty pakowane po dwa każdy. Też kilka sekundzik się utrzymał. Co ja mogę powiedzieć o tym zestawiku? Za 50 zł moim zdaniem miażdży jakieś Diabolo z Lidla, miażdży opłacalnością, na przykład jakieś Firegate, nie oszukujmy się, tam mamy tylko 4 rakietki, jeśli dobrze pamiętam, czy na przykład rakiety, chcę to powiedzieć chyba, Firecramp. Wolałbym wziąć za 50 zł Mistrzów Ognia niż Firecrampy za 80 czy 85. To jest naprawdę przyzwoity zestawik. Przed chwilą testowałem zestaw, który mimo wszystko podobał mi się bardziej. Ale chyba dam im tą samą ocenę. To nie jest tak, że podobał mi się bardziej. Pojedyncze rakiety podobały mi się bardziej. Powiem tak. Brilliant Sky, który testowałem przed chwilą, od Hestii z marketu Kaufland. Faktycznie pojedyncza rakieta, efekt do efektu porównując, podobał mi się bardziej. Niemniej, tam za cenę 50 zł mamy 6 rakiet, tu mamy 8 rakiet. I naprawdę, jeśli macie blisko siebie netto, to nie ma się nad czym zastanawiać. Przez pierwsze 2 tygodnie, kiedy pierwsze jakieś oferty w marketach się pojawiały, testowałem te rakietki z marketów, no i delikatnie mówiąc, w każdym teście kwitowałem to tak, że jak na markety, w których nie ma konkurencji rakietowej za dobrej, no to cena taka. I w końcu dzisiaj udało mi się znaleźć dwie pozycje rakietowe, czyli Mistrzowie Ognia oraz tamte właśnie Skye z Kaufa, przy których tego nie powiem. To są po prostu fajne rakietki, które zasługują moim zdaniem na 8. Koniec, kropka. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Może wam się podobały te rakiety bardziej, może mniej. Już przypominam, co to jest za partia, żeby nie było. Kupiona dziś przed południem 2023, więc najnowsza, jaka tylko istnieje. Naprawdę za 8 takich rakietek mogę dać 50 zł i być zadowolony. Powiedzmy, że minusikiem jest to, że ani w tym zestawie, ani tym z Kaufa, który też tak bardzo teraz chwalę, nie ma czegoś takiego jak rurka. Czyli ta rureczka, z której odpalałem, to nie jest żadnego z zestawu tego, więc szkoda. Ale powiedzmy, nie oszukujmy się. Brak rureczki do odpalania rakiet raczej nie będzie jakimś potężnym minusem. Także co, trzymajcie się, cześć. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do kolejnych testów. Na kanale ich naprawdę nie brakuje. Tym bardziej, że wrzucam je codziennie, nie tylko w okresie sylwestrowym. Także zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć i czekam na wasze opinie w komentarzach.